Igrzyska Europejskie w Krakowie oficjalnie otwarte. Podczas ceremonii prezydent Andrzej Duda skierował przesłanie, by to wielkie święto sportu było zarazem wielkim świętem pokoju. Tradycyjnego zapalenia znicza podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 dokonało troje polskich sportowców: Anita Włodarczyk, Janusz Pyciak-Pyciak i Marcin Oleksy. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że tegoroczne igrzyska są szczególne, bo po raz pierwszy goszczą w państwie Unii Europejskiej, a jednocześnie to największe w tym roku wydarzenie sportowe na świecie. Sport jest przestrzenią szlachetnej rywalizacji, międzyludzkiej solidarności i przyjaźni. Ideały olimpijskie, wywodzące się ze starożytnej Grecji, kolebki demokracji, są wyrazem wolności, pokoju oraz szacunku dla ludzkiego życia i godności każdego człowieka. W tym kontekście prezydent Andrzej Duda szczególnie przywitał sportowców z Ukrainy. Wasza obecność tutaj jest wyraźnym znakiem, że ideały olimpijskie są silniejsze niż zło i przemoc. Dziękuję, że jesteście. Prezydent Andrzej Duda życzył zawodnikom medali i rekordów. Skierował także szczególne przesłanie. Nie to wielkie święto sportu, rozpoczynające się dzisiaj w Krakowie, będzie zarazem wielkim świętem pokoju i europejskiej jedności. Niech rozgrzewa nasze serca, niech porusza umysły, niech dodaje sił do podejmowania wyzwań i do zwycięstw. W Igrzyskach Europejskich w Krakowie wystąpi ponad 7 tysięcy sportowców z 48 krajów plus reprezentacja uchodźców. Polskę będzie reprezentować 370 osób. Sportowcy będą walczyć w 29 dyscyplinach o 253 komplety medali. Rywalizacja w 12 będzie się jednocześnie toczyć o tytuły Mistrzów Europy, a łącznie w 19 stawką będą też kwalifikacje do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.